Galeria Młodych Twórców Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Łazienkowskiej 7 w Warszawie zaprasza na wystawę. Nazywam się Iryna Łuszenkowski. Jestem z zawodu artystą, plastykiem, nauczycielem, pedagogiem. Zajmuję się animacją kultury, edukacją, no i właściwie wszystko, co się wiąże z promocją kultury i koło tej kultury, a szczególnie sztuk wizualnych, plastycznych się znajduje. Jestem tutaj w Domu Kultury, Młodzieżowym Domu Kultury Newozieńkowskiej, gdzie mam swoją wystawę pod tytułem W poszukiwaniu geometrii. No ta wystawa powstała w sposób taki troszeczkę emocjonalny, ponieważ jestem związany z tym Domem Kultury m, uczuciowo, jeżeli to tak można powiedzieć, od lat 60., jak jeszcze chodziłem do szkoły średniej. No i tutaj, żeśmy mieli swoje miejsce, gdzie, jak to się mówiło wtedy, uprawiało się big beat. I zajmowało się muzyką i właściwie ta muzyka gdzieś tam cały czas mi się plącze, dlatego że no tak się złożyło potem, że, że w szkole średniej wchodziłem do, czy brałem udział w zajęciach, czy, czy uczestniczyłem w tak zwanej orkiestrze symfonicznej, w symfonicznej w technikum kolejowym. W Warszawie Potem tam, żeśmy mieli taką grupę, którzy troszeczkę grali, że polili, założyliśmy tutaj sobie zespół muzyczny, big-bitowy. Tutaj dostaliśmy my takie miejsce, w którego mogliśmy korzystać i przyzwolenie. No i jak mi zaproponowano właśnie tutaj wystawę plastyczną, żebym tutaj sobie zrobił, no to tak jakoś tak z taką sympatią do tego się odniosłem, no bo. No bo. No bo właśnie wróciły wspomnienia. I nawet sobie tutaj poglądałem naokoło, co tutaj jest, co się zmieniło, część rzeczy człowiek pamięta, część nie pamięta, chociaż tutaj sam budynek z zewnątrz właściwie się nie zmienił, tak jakby to było wczoraj. Zmieniło się trochę otoczenie. No, ale to takie są, prawda, wspomnienia, które, które nastrajają w taki a nie inny sposób. No a jeżeli wrócić do tego, co tutaj robię, to właśnie ta wystawa, na której przedstawiłem może nie wszystkie place swoje najnowsze, ale takie, które uważałem, że należy pokazać, bo tak to jest w życiu, że... Jedni uznają, że na każdej wystawie trzeba pokazać coś nowego, a inni uznają, że trzeba powtarzać, czyli tak zwana wystawa chodząca, przechodząca z galerii do galerii, z miejsca do miejsca, dlatego że nie ma takiej możliwości, żeby wszyscy obejrzeli wszystkie prace po kolei. A jeżeli to jest geometria, abstrakcja geometryczna, to w gruncie rzeczy wiele prac jest wizualnie, powiedzmy, zdaje się podobnych, aczkolwiek wcale to. Tak nie jest. Dlatego te prace tutaj są w jakiś sposób mieszane. Troszeczkę jest nowszych, nawet parę jest najnowszych, a troszeczkę jest takich, które nawiązują do tak zwanych korzeni, czyli skąd to się bierze i skąd to się wzięło. No, trudno w ogóle mówić tak o własnej twórczości. Ja bardzo tego nie lubię. Zawsze się przez tym bronię, no ale właściwie takie, takie pogawędki na zasadzie, co, dlaczego. I Jak to się zaczyna, to czasami mm, im się więcej mówi o czymś, to więcej to powoduje refleksji i z tego się wyciąga więcej wniosków. A jak się wyciąga więcej wniosków, to się na to inaczej patrzy, a za każdym razem opowiada się mi tak samo, ale troszeczkę inaczej. No i to takie na, następuje taka zmiana klimatów, miejsca i, i, i podejścia do tego, co się robi. Dlaczego abstrakcja geometryczna? Ja studię kończyłem. W 85 roku. Zaczynałem, jak w Gdańsku zaczęły się strajki. Na egzamin właściwie dojechałem cudem. Bo jak mnie zobaczyli, a pan skąd przyjechał? Z Warszawy. I wpuścili, a ja mówię, a kto? No ci tam, co blokują, ja, mówię, ja nikogo nie widziałem. No to pan miał szczęście. Prawda? Potem pojechałem zobaczyć, co tam się pod tą stocznią dzieje. Przejechałem, no i poszedłem na ten, na ten egzamin, który zdałem, bo to był taki kierunek otwarty, był dla tak zwanych przerośniętych. Bo w tamtych czasach jeszcze, co dla szczególnie dla młodych ludzi to jest niezrozumiałe, no ja przypuszczam, że i dla starszych. Że można było studiować sztuki artystyczne, czyli muzykę, plastykę, teatr, nie wiem do końca, ale wydaje mi się, że chyba też. I trzeba było mieć nieskończone 26 lat życia. Potem już był stary, do niczego się nie nadawał. No i taki jako eksperyment na, na Gdańskiej dzisiejszej Akademii Sztuk Pięknych powstał właśnie kierunek, Wychowania plastycznego dla pracowników domów kultury i nauczycieli plastyki. Jak akurat wtedy pracowałem na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, nawet się zdziwiono, co ja tutaj robię w Gdańsku. Prawda? Przecież mogę sobie studiować na Akademii w Gdańsku, w Warszawie, no ale przecież wtedy nie można było. No ale w każdym razie no się udało. No i w gruncie rzeczy to. W moim zawodzie jest, że ja jestem przygotowany do edukacji plastycznej. Czyli powinienem wychowywać, no ale jak można wychowywać, samemu nie tworząc. To jest tak prawda, jak uczyć, prawda, czy biegów, czy być trenerem, nie mając żadnego pojęcia czego się uczy, kiedy samemu się to nie robi. Człowiek jak poczuje ból tworzenia, to dopiero może zrozumieć kogo, że ktoś ten ból tworzenia też ma i że mu nie wychodzi, no bo nie każdemu wychodzi, nie każdemu wszystko wychodzi, więc to, to jest takie, prawda, bardzo, bardzo względne. No i udało mi się tą szkołę skończyć na bardzo dobrze. Szkoda może, że nie z wyróżnieniem, no ale i dobra i jest bardzo dobrze. No i tak to bardzo dobrze, bardzo dobrze Przełożyło się na to, że Zacząłem uczyć plastyki Potem mnie wyrwano gdzieś tam do Szkoły Półwyższej Gdzie uczyłem rysunku i kompozycji Było takie studium nauczycielskie Na Grochowskiej A potem Trafiłem Tak się jakoś złożyło Trochę przez przypadek Z dnia na dzień Do liceum, które się nazywało Imienia Waltera Świerczewskiego, no, a potem zmieniło nazwę, jak przyszła odwilż na Cervantesa. Walter miał coś wspólnego z Hiszpanią. Cervantes był, jest Hiszpanem, był Hiszpanem, jest Hiszpanem, do końca świata. No i powstał tam kierunek, który, który którego prawda, z którym założyłem wspólnie z żoną, która też tam zaczęła uczyć. No i chwalić Boga od 90. chyba pierwszego czy drugiego roku. Do dnia dzisiejszego, dnia dzisiejszego ten kierunek jest. Teraz przyjęli to moi uczniowie, wychowankowie, którzy pokalczyli Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. No i, no i się jakoś rozwija. Ja do dzisiaj jeszcze tam okiem takim troszeczkę ojcowskim, bo się nie mogło tego odciąć. Całkiem staram się tam uczestniczyć. Prace swoje, które robię, to jest połączenie wszystkiego, co jest możliwe. Ja nazywam to techniką własną, no ale jest to zlepek kolarzy, bo można tak to nazwać zlepek malarstwa, kompozycji. Przestrzennej w wielu wypadkach, aczkolwiek nie do końca, no bo to, co człowiek też robi, to po prostu zależy od miejsca, gdzie robi, jakie ma warunki, i no, chociażby nawet techniczne. Nie wszystko można i nie wszystko da się zrobić. Człowiek miał pracownię taką z prawdziwego zdarzenia, gdzie ma wszystko, to by to było zupełnie inaczej. Zawsze uważałem, że akryl to nie jest. Materiał dla plastyków. A bo to szybko sknie, jak ktoś kiedyś powiedział, to dlatego, co to chce szybko namalować, od razu zanieść do galerii i sprzedać. I nie czeka, prawda, aż mu to wysnie, chociażby, tylko zrobił z rana, wieczorem już zaniósł. I zawsze byłem zwolennikiem, że jak najdalej od akrylu, bo tylko farby olejne, najbardziej tradycyjne, nawet nie tempery, choć są jeszcze starsze niż, niż prawda farby olejne ale to tak uważam, że to jednak olej, dlatego że olej daje wiele wiele różnych możliwości których nie daje jednak mimo wszystko akryl a przede wszystkim tą jedną pracę olejną to można tak jak człowiek tak codziennie podchodzi do tej pracy to tak można malować przez całe życie jedną pracę, przemalowując ją bez przerwy, bez przerwy i to będzie cały czas ta sama praca, tylko dzisiaj ta czerwona jutro na niebiesko, po, czy w innym kolorze no i to tak sobie tam prawda wygląda. Tutaj u mnie niestety musiałem się przywitać czy pogodzić z akrylem, bo, bo rzeczy, które potem doklejam, które robię, no po prostu muszą wysnąć szybko. Nie ma czasu na to, ja jedną pracę robił przez pół roku, albo dwie czy trzy równolegle. Na to nie o to chodzi. Tym bardziej, że kwestia dobrania koloru nie zawsze wychodzi to, co, co człowiek by chciał. Potem w zestawieniu to się jeszcze zmienia na żywo. To nie ma tak, że się zrobi projekt, prawda? W wielu wypadkach mój projekt to jest we mnie chodzący. Wychodzi to z tego samo na bieżąco. A nawet jak się zrobi projekt, to rzadko mi się zdarza, ale rzadko mi się zdarza, by on był tak, jakiego zrobiłem. Chociażby wczoraj tworzyłem. Robiłem pracę, kończyłem, gdzie miało być zupełnie inaczej. Wyszło zupełnie inaczej, ale inaczej. Bo w międzyczasie coś przy montażu jednego elementu się okazało, że ten element nie w tym miejscu i nie tak. Te same elementy, ale w zupełnie inny sposób ułożone w innym miejscu. No i tak mi coś było, że to nie do końca, że to tak jakoś ta praca jest fajna, ale. No ale, a potem już tak, to jest koniec, już wisi na ścianie. Gdzie woleiłbym tego na ścianie, jeszcze dzisiaj nie powiesił, bo by mi się ściana wybrudziła. A tak już ona wisi, jest gotowa i jestem z niej zadowolony. Więc to jest technika, niektórzy myślą, że to jest na początku, na początku było malarstwo. Tak jak na studiach musiałem przejść przez wszystkie tamte etapy, Prawda, sam coś wcześniej tam próbowałem sobie malować, bo kiedyś tam cyganka wujała, że będę artystą, no więc ja w to uwierzyłem, że jakimś artystą, myślałem, że muzykiem, no wyszły, że plastykiem. Może to było też dlatego, że żonę poznałam, która kończyła Akademię Sztuk Pięknych rzeźbę. To się wszystko tak właśnie jak to w życiu układa, taki kalejdoskop, który jak się przekręci tą rurkę, to tam też te szkiełka się ułożą inaczej i wychodzi to samo tylko inaczej. I tak samo i tak samo tutaj, więc Pejzaż, postać, portret, no ale jakoś mi najbardziej leżał ten pejzaż, bo dosyć dużo jeździłem na plenery. No ale potem stwierdziłem, że ten pejzaż tak może realizm. No już ten realizm, prawda, mamy od właściwie od zarania dziejów, nawet yy, sztuki prehistoryczne, czy malowidła prehistoryczne, no właściwie próbowały w jakimś sensie ten realizm. Oddawać, jaki był cel do końca, trudno powiedzieć. Widzimy to, co jest i to, co żeśmy sobie odkryli bo nie wiadomo, czego, jak to było inaczej. Może są jeszcze rzeczy, których byśmy nie odkryli, i nie wiemy, jak to tak naprawdę było. No i wpadłem na którymś tam właśnie plenerze, chyba na któryś tam już chyba ostatnich roku studiów, że właściwie to chyba ten, ten, ta, ten realizm to dosyć tego realizmu. Od tego jest fotografia, od tego są inni. Którzy, których to bardziej frapuje. No i stwierdziłem, że trzeba przed ten, jak to się mówi, że i tak każdy widzi oczami, swoimi oczyma to, co otacza go, i zmienia to na swoją, prawda, na swoje podobieństwo, jak to się tam mówi. No więc stwierdziłem, że może to będzie synteza krajobrazu, bo to coś wniesie ode mnie, prawda, i niespojrzenie. A potem ta synteza pomału, pomału, przez różne właśnie, przez malarstwo olejne, potem mi się zaczęła W to włączać ceramika, bo się ceramiką też zajmowałem w swoim życiu. To dosyć dużo z tego żyłem w pewnym momencie. Ta ceramika, żona po medalierstwie, po rzeźbie, więc ta ceramika zaczęła iść też w kierunku takim, bo kto z kim przestaje, to takim się staje. No i tak pomału, pomału ta ceramika potem zaczęła przechodzić jeszcze w elementy właśnie takie z otoczenia, z przyrody, a więc jakieś tam kawałki forniru, drewna, różnego rodzaju przekładanki, układanki. I z takiego realizmu, syntezy realizmu, gdzie już prawda w tej glinie już się zaczęła robić ta już faktura no, i, 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 i przestrzeń, tak jak płaskorzeźbie. To zaczęło pójść, że, że człowiek dojrzał do tego, żeby spojrzeć oczami Mondriana. No i właściwie Mondrian Malewicz to, to chyba są tacy właśnie twórcy, a szczególnie Mondrian, który na zafascynował mnie już nie tylko tymi swoimi kompozycjami, tylko że. Oglądałem taki film o nim chyba na Planet, gdzie stwierdził, że on nie cierpi zielonego. Nawet jak siadał w oknie, to musiał siadać plecami do okna, bo się nie mógł patrzeć na zielone. No i w tam w którymś roku swojego tam życia, gdzie już nie miał z czego żyć, został zmuszony, że namalować jakiś obrazek, namalował tam kwiaty w wazonie gdzieś do do gależy sprzedacie Powiedział, że to jest jego ostatnia praca realistyczna. Woli z głodu umrzeć i niż. Malować to. I robił cały czas to samo, znaczy cały czas zajmując, wychodząc z tej koncepcji. No i przymieram głodem nie wszyscy to, go, yy, to co robił, yy, akceptowali. No w końcu odniósł sukces w Nowym Jorku w latach 40. i po pół roku na zapylnie płuc zmarł. I jak zmarł? To się zrobił wielkim, wielkim twórcą. Właśnie w kompozycji z abstrakcji geometrycznej. I ten Mondrian właściwie to mnie tak po części prześladuje. To znaczy, nie daj Boże, nie chciałbym, żeby kto ktokolwiek powiedział, że to jest właśnie tak, jak Mondrian robił, ale, no ale nie ulega wątpliwości, że on tam gdzieś na karku z tyłu głowy siedzi i, i pomimo, że się buntuje, że on powiedział, że tylko trzy podstawowe kolory. Staram się tego unikać, ale czasami gdzieś tam coś tam mi przychodzi innego. A poza tym uwielbiam różne odcienie szarości. Tak jest, jak jest, była taka i muzyka i chyba nawet tytuł utworu Bielszy odcień blusa, czy Bielszy odcień bieli chyba taki utwór był, a audycja była Bielszy odcień blusa", prawda, w trójce. No to stwierdziłem, że ja sobie zrobię takie różne... Różne odcienie szarości. No i ta szarość jest właściwie takim dominującym moim kolorem, jeżeli to tak można nazwać, bo niektórzy mówią, że to nie kolor, ale kolorem. No i takie sobie robię wycieczki na lewo, na żółto, na czerwono, na niebiesko te wszystkie różne możliwe kierunki. Tworzenie obrazu to jest długa historia. Mam obrazy, które tworzę 30 lat, bo jak właśnie zaczynałem się bawić z syntezą, to były lata 80., 5., 6., 7. Wtedy inaczej człowiek do pewnych rzeczy podchodził, inaczej na to wszystko patrzył. Zajmowała mnie tak edukacja i y, 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 y praca z młodzieżą, że właściwie nie miałem czasu na to, żeby się zająć samym sobą. Dlatego, że właśnie tworzyłem ośrodek, prowadziłem fundację promocji sztuki współczesnej, yy, robiłem dużo, dużo różnych rzeczy dla innych, działając właśnie na niwie przede wszystkim tej animacji kultury, że jak już przychodziło do twórczości, to właściwie to. To już nie było na to siły. Może nie było miejsca do końca, chociaż miałem pracownię ceramiczną. W gruncie rzeczy tym się zajmowałem. Wrócę za moment do tej pracowni ceramicznej. Ale właśnie dlaczego mówię, że trzydzieści i parę lat? Dlatego, że niektóre rzeczy, które zacząłem, które uważam za skończone. Hmm, one były, tylko że ich nigdzie nie pokazywałem. No Mówi się, że żeby człowiek nie, najbardziej genialnym twórcą, to jeżeli nie będzie się pokazywał, czy to pisarz, czy to muzyk, czy to aktor, no to tak jakby go nie było. No bo, no bo kto może wiedzieć, że on, że, że on jest genialny, albo że ja jestem taki prawdziwie genialny, że po prostu padajcie ludy na kolana. No, i po latach, jak sobie zacząłem szykować, bo stwierdziłem, że koniec tego, bo mi się kiedyś moja uczennica spytała, a pan co robi? No i właśnie, a pan co robi? No, robię do szuflady. A może by pan to pokazał? No i stwierdziłem, że w końcu trzeba pokazać. No, jak wyciągnąłem te swoje rzeczy z dawna, których też nikt nie widział, to stwierdziłem, że one są fajne. I chciałbym je pokazać, ale nie takie fajne, żebym chciał je tak pokazać, jak one teraz wyglądają. No i były jeszcze do malówki, przemalówki. Kiedyś człowiek podchodził z humorem do niektórych rzeczy, z nazwami prac, które może by nie były do końca mile widziane teraz, prawda, jak już ma trochę więcej lat. No i dlatego mówię, że przemalowywałem. To znaczy nie... Sama zasada zostawała ta sama, ale obraz był troszeczkę podmalowany, podrasowany, jakby to można było powiedzieć. A znowu mając własną pracownię ceramiczną, no to zawsze marzyłem o tym. Zresztą, tak jak mówiłem, powiedziałem wcześniej, że uczyłem kompozycji i rysunku przede wszystkim. Chyba najbardziej lubiłem kompozycję. Zawsze sobie marzyłem, robiąc właśnie ceramikę, gdzie robiłem różnego rodzaju takie wyroby dla spółdzielni, artystów plastyków, plastyka. Dopóki Chińczycy nie weszli na nasz rynek, i to się wszystko tam gdzieś pokończyło, że zawsze marzyłem o takich ścianach, na przykład jak jest w, w tym planetarium w Olsztynie. Są całe, całe, całe ściany zrobione, zewnętrzne ściany budynków zrobione z ceramiki. I one na zasadzie powielania pewnego rodzaju elementów tworzą różnego rodzaju kompozycje przestrzenne, i to mnie zawsze chodziło po głowie. Co w gruncie rzeczy w jakimś sensie przeniosło się po części do tych moich obrazków, które są. Bo są takie kompozycje, tylko że one są w stosunku do takiej ściany. One są małe, ale oddają. Całe, całą tą myśl twórczą, która z początku mnie tak bardzo gnębiła. No i teraz biorąc pod uwagę właśnie to, z czego wynika to, co jest teraz, że to lata było pewnego rodzaju przemyśleń, no to teraz się odkłada i tego się nie da inaczej powiedzieć, bo to nawet nie było nigdzie zapisane, co się cały gdzieś tam czas w głowie układało. No i z tego wynika też, że, że niektóre rzeczy robię, prawda, czy, czy staram się zanotować w sposób rysunkowy, teraz jak jest komputer, prawda, to w wersji elektronicznej, daje to pewnego rodzaju możliwości, jest od koloru, można zmienić tak, chcę zmienić to, przesunąć tutaj, dołożyć tutaj to, ale mi się wydaje, że to jest takie troszeczkę pójście też na łatwiznę, bo jak sobie oglądam właśnie... Od też mi znowuż to, tak jak mówię, to wszystko gdzieś tam z tymi uczniami, z tą edukacją ma wspólnego. Jedna z moich byłych uczennic właściwie sprowokowała, a w, w jakim sensie, no można, prawie że zmusiła, żebym założył Instagram. Ale ja mówię, ja po cholerem i ten Instagram. No przecież, no Boże, już mam Facebooka, mam tam stronę internetową. A załóż ten Instagram, zobaczysz, bo tam można to inaczej tam, bo ja zrobiłam, nie będę mówił nazwiska, ale. Dosyć znana twórczyni w tej chwili, na rynku też abstrakcji, i no i spróbowała. No, i jak człowiek wszedł w to, co tam się pokazuje, no to się można w wielu wypadkach załamać, bo tam każdy pokazuje wszystko, co może. I co mu się podoba, mu się nie podoba, ale najgorzej, że niektórzy twórcy pokazują setki różnego rodzaju kompozycji, których muszą robić codziennie, siedząc przy komputerze. No i na komputerze to sobie można zrobić. Niech on to zrobi w wersji normalnej. No tego się nie da zrobić w godzinę. Ani przez wieży, by się było geniuszem. Żeby się nie było wiadomo jakim geniuszem. To trzeba przełożyć na materię. To trzeba skleić, to trzeba złożyć. Przynajmniej ja mam taką technikę, taką technologię. Ktoś malował paski i, i tak dalej. Być może nie wpadł na taki pomysł, a być może w ogóle nie o to mu chodziło. Mi właśnie chodzi, żeby dołożyć tą formę przestrzenną, żeby tak jakby te elementy z ceramiki w tej przestrzeni dać też w tej właśnie w tych kompozycjach, które robię. No tego się nie da zrobić w dzień. To taka praca, to tak obraz. Zwykle robię po dwa, po trzy, po cztery równolegle. To zajmuje tydzień, dwa, trzy. Mniej więcej mogę powiedzieć, że co tydzień mogę powiedzieć, że zrzucam jeden obrazek, ale to jest, to jest bardzo dużo, bo to dochodzi do momentu i nastaje pustka. Człowiek się wypluwa. To tak właśnie jak po plenerze z młodzieżą. Dwa tygodnie można stać na baczność i tłumaczyć, i dawać siebie wszystko, a potem człowiek się modli, jak to dobrze, że już odjechali, bo ja wiem zaczynam wiedzieć, jak się nazywam. I mam mózg taki płaski jak trotuar wyślizgany, wypolerowany równo. No to tak, tak to jest. I to tak jest w twórczości. Nie ma tak, że człowiek jest genialny. Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś by to opowiedział, że, że się tworzy od rana do wieczora i w kółko i na okrągło, no to wystać po pisarzach. Jedna książka się udała, druga nie. Stresy. To, to jeżeli ktoś ma dystans do siebie, to wydaje mi się, że, że tutaj się nic innego nie wyciągnie. Po prostu twórczość proces tworzenia musi trwać to nie ma tak że się klaśnie i no czasami się tak zdarzy ale to i są wyjątki prace moje można zobaczyć na instagramie można zobaczyć na facebooku aczkolwiek z racji tego instagramu tak jakby ten facebook troszeczkę zapuściłem w ogóle na facebooka też się na facebook powstał Trudno mi tak jakoś w to skoczyć, że nie wiem jak zacząć, bo właściwie 10 lat temu mieliśmy 20. rocznicę współpracy z Akademią Sztuk Pięknych jako Liceum Cervantesa i Akademia jako nasz patron. No i jak zebrać towarzystwo? Prawda? Absolwentów byłych, bo przecież kontaktu ze wszystkich nie ma, gdzieś tam wybiórczo. No to co, wpadliśmy z tej grupy, prawda? Co, co był kontakt? No to załóżmy stronę Cervantesa. I już nie pamiętam, jak on się w tej chwili nazywa, w każdym razie jest Cervantes, jest właśnie z godłem, z, z plakatem z okazji dwudziestolecia współpracy. Chyba Cervantes już już nie, nie pamiętam. I, I nawet w tej chwili z tego, co się orientuje, to ten Cervantes tak jakby skończył się opiekun. Gdzieś się ten, ci opiekuni zapomnieli kto, jakie hasła, gdzieś i on żyje swoim własnym życiem i z tego właśnie względu, żeby to, to jakoś tam zaistnieć, żeby zebrać to towarzystwo, zebrać tę pracę, no to założyliśmy założyli, czy ja założyłem, czy mi pomogli założyć tego Facebooka. No i teraz mówię, 10 lat minęło, no to teraz jest Instagram. Ciekaw jestem, co będzie za 10 lat, czy ja dożyję, czy jeszcze, prawda, czy jeszcze przyjdą następne techniki. W każdym razie to na Instagramie nie ulega wątpliwości, jest strona internetowa y, też, może y, nie najlepsza, ale ja tego nie potrafię. To, co mi proponują... Takie najnowsze, najbardziej modne, to, to tak, ale to wszystko strasznie drogo kosztuje. Poza tym kwestia tego, tego obsługi, jak ja mam się zajmować właśnie swoją własną promocją, robieniem obrazków, lataniem za wystawami, szukaniem kontaktów, pokazywanie się właśnie na Instagramie, na Facebooku, na stronie internetowej, jeszcze nauką w szkole, jeszcze tam edukacją taką czy inną. No to się pytam, a kiedy tworzyć? No bo nie ma, bo jeszcze przecież współpracuję z Mazowieckim Instytutem Kultury, gdzie tam mam swoich wychowanków leciwych, w wielu wypadkach, bo to się niczym nie różni. Od tych młodych nauce i od tych starszych, którzy już, prawda, drogi się nożyce się rozwarły już absolutnie, ale uczą się malowania, rysowania nie chcą. Wielu z tytułami, na przykład doktorskimi i tak dalej. No ale chcą się bawić w plastykę. Więc nie, nie ma czasu na, na to wszystko. No i trzeba coś wybrać. No i chętnie bym powiedział, gdy ktoś przyszedł do mnie domy, powiedz, mi się pan podoba pana pracę. Ja chętnie tym pracę yy, będę to prowadził. Pan niech tylko tutaj tworzy, a ja się zajmę całym dobrodziejstwem. No nie wiem, czy bym do końca szczęśliwy, ale na pewno przez jeden okres czasu tak. Ta wystawa no, trwa już dwa tygodnie. Miała trwać do 6 yy, sierpnia, ale została się przedłużona o tydzień, czyli biorąc dodając do 6 yy, do 5 dodać 7 to jest do 12 sierpnia. Powinno tutaj być, bo tam jakieś przesunięcie. Następna wystawa będzie w październiku. Na ulicy Stalowej 33 to jest galeria, galeria spotw, spotkania w, w, wirtualne. O, tak tak to z tego to się wzięło. No właśnie, też przez te różne rzeczy, że tam pokazuje się czasami coś w, na domach aukcyjnych, że właśnie, no gdzieś no zawsze te kontakty się szuka. No strasznie ta pandemia to wszystko pokrzyżowała. No ale właśnie, że. że, że tu mnie zobaczono, tam mnie zobaczono. Ktoś coś kupił, gdzieś się komuś spodobało, no i tak te kontakty. No ale to właściwie od 2014 roku, tak jak powiedziałem, że w końcu trzeba się zacząć pokazywać. Właśnie w 2014 roku zrobiłem sobie wystawę w moim ulubionym miejscu, czyli w mieście w Gradzie Korczula Miejskim Muzeum. Na Korczuli stwierdziłem, że moja, moja, moje otwarcie, wejście na rynek sztuki, pomału, że tak powiem, musi zacząć się za granicą. No i tam właśnie, od tamtej wystawy, czyli w gruncie rzeczy teraz mamy. Yy, 21 to 7 lat. Co 7 lat podobno człowiek się zmienia. może. Może coś się zmieni. <ścoughs> na pozytywnie jeszcze bardziej. Pozostałe audycje i notatki do podcastu znajdują się pod adresem mdk.podcasty.info.